Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze. A także zapraszam na grupy na Telegramie, tam się sporo dzieje. Jeżeli chcesz wesprzeć ten kanał, to po każdym filmie jest przycisk: wesprzyj. A ja mam dla Was kolejny testnet na Say Network. Sporo tych testnetów, ale staram się działać na nich wszystkich. To jest duża kampania, którą prowadzi Sei Network, i być może któryś z tych testnetów nam fajnie wypłaci. Także sygnalizuję, że jest kolejny testnet, nazywa się Kryptonite. I będziemy na nim działać. Stronka dedykowana jest tutaj, na razie widzę, to wszystko jest w rozbudowie. Mają swojego linktree, który odnosi nas do Discorda i można dać follow na Twitterze. Na razie jest niewielka grupa osób, która śledzi ten projekt, ale pewnie z biegiem czasu, jak się dowiedzą, że jest ten test, to będą go robić. I kolejna sprawa to sam. Testnet, pokażę Wam krok po kroku, co należy zrobić, ale zanim zaczniemy, należy się zaopatrzyć w tokeny SEI i jakie są drogie, jeżeli chodzi o to. No to najpierw udać można się na Kranik SAY Network, tam jakąś cząstkę tokena dostać. Dosyć fajną opcją jest również udanie się na Discord. Say Network i tam dostaniecie jeden token, ale uwaga, to jest jednorazowo, ma jeden wallet, tak? I jeszcze jedna opcja, można na przykład wejść na Eclipse Pad, ściągnąć tokeny Eclipse, a następnie udać się na Sparodexa i zamienić te tokeny Eclipse na Say. Także sporo tych opcji można sobie pokombinować. No jeszcze, jeżeli ktoś działa na Say Treasure, no to można sprawdzić, czy nie mamy czegoś do claimingu, jeżeli chodzi o tokeny, jak umieściliśmy je do stakingu. Tyle tytułem wstępu, więc musicie zaopatrzyć się w tokeny SEI. Następnie tutaj, tak jak już od razu widać, w prawym górnym rogu jest informacja, że SEI testnet numer 2, czyli działają na Atlantic, wszystko się zgadza i w prawym górnym rogu, moi drodzy, wybór, można wybrać sobie z jakim portfelem się będziemy łączyć. Są do wyboru cztery portfele, ale główne te portfele, na których ja bym się skupił, jeżeli chodzi o działania na tym testnecie, to jest portfel Kepler. I portfel, moi drodzy, ja już jestem tutaj połączony. I portfel, no może się na sekundkę rozłączę. No, te, testnet, moi drodzy, o jak widzicie, nawet nie mogę się teraz rozłączyć. Co ciekawe, to zróbmy sobie odświeżoną stronę. Testnet, no troszkę jeszcze wadliwie działa, ale ja już tutaj większość tych zadań, które były możliwe do zrobienia, to sobie zrobiłem. Natomiast, Natomiast, tak jak w przypadku większości testnetów, potrzeba, potrzeba się uzbroić w cierpliwość, jeżeli coś nie działa odpuścić, wrócić w innej porze i wtedy też podziałać, dobra czyli raz jeszcze do wyboru są moi drodzy tutaj cztery lolety. <coughs> działam na kaplerze na lecie. dlaczego na lecie? bo lipolet powiązany jest również z misjami na bloket i może się okazać, że po pewnym czasie również ta misja, czyli z tym testnetem zostanie tutaj jak gdyby powiązana, więc już te zadania będziemy mieli zrobione. Na razie robiłem Lipolet. Będę również robił w, w późnych godzinach wieczornych sobie na Lipolecie. Keplera robię, a będę robił jeszcze na Lipolecie. Dobra, połączony jestem, widzę, że tutaj środki się troszeczkę dziwnie wyświetlają. Mam minus 11, dosyć ciekawie. I mam depozyt na poziomie 8 dolarów. Dobra, jakie kroki powinniśmy wykonać? Wchodzimy na zakładkę b Assets. I na tej platformie token jest używany b Czyli token nasz SEI musimy zamienić, zmintować do tokena BSEI. Tutaj moi drodzy, jeżeli będzie poprawnie wszystko się wyświetlało, to tutaj w balansie powinny się wyświetlać wartości. Zwróćcie uwagę teraz, tu na górze w balans jest, tu balansu nie ma. Jak to rozwiązać? Wystarczy rozłączyć sobie portfel, spróbować połączyć jeszcze raz i powinno to nam pomóc. Jeżeli to by nie pomogło, to robię mi Shift-Ctrl-R, jeżeli by to nie pomogło, to wracamy o innych porach i robimy ten testnet o innym po, o inne porze. Jeszcze chwilę czekamy, potwierdzam tą transakcję, jeszcze chwilę czekam. No i widzicie, balans się odświeżył, także tak jak mówiłem, testnet działa tutaj różnie. Wpisujemy sobie, moi drodzy, jakąś wartość, którą chcemy zamienić, czyli token z say na BSE. robimy minting, potwierdzamy w portfelu. Przypominam, żeby... Kombinować również, jeżeli chodzi o fi transakcyjne, jeżeli coś nie przechodzi, próbować troszkę zwiększyć fi transakcyjne na tyle, na ile możemy. Co dalej, moi drodzy? Jak już sobie zamienicie, to jeszcze jest opcja Burn tutaj na tej, na tej stronie. No i jeżeli na przykład zamieniliśmy jedną sztukę, to proponuję na przykład od razu 0,1 po prostu spalić, tak, czyli zamienić Bisei na token sei z powrotem. Następnie kluczowym teraz zadaniem jest tutaj zrobienie, moi drodzy, w opcji borrow pewnych tutaj manewrów i pierwszym manewrem jest tutaj wejście w opcję depozyt. Jeżeli będziemy mieli token say, tak jak ja tutaj mam jeden, jeden token say, no to sobie, moi drodzy, robimy depozyt tych, tych tokenów, na przykład robię sobie maxa i wykonujemy depozyt. Podobnie potwierdzamy wszystkie transakcje w portfelu, zwiększamy gas fee, jeżeli coś by nie przechodziło, albo odświeżamy stronę, albo łączymy i połączamy ponownie portfel. Następna historia, jak już mamy zrobiony depozyt, należy zablokować ten token Bisei. Wchodzimy w opcję Lock Token. No i tutaj u mnie się widzę, nie wyświetla, więc powinienem sobie połączyć i rozłączyć jeszcze raz portfel i wtedy powinno się nam to wyświetlać. Pisujemy jakąś też wartość, robimy lock i ponownie potwierdzamy w portfelu. Jeżeli wszystko przebiegnie, moi drodzy, poprawnie, to tutaj w opcji Boro będzie można wziąć pod to, moi drodzy, pożyczkę dolarową. Może ja spróbuję jeszcze raz. Rozłączyć i połączyć ponownie. Może się tutaj nam poprawi. No tak, te testnety niektóre działają. Jeżeli coś nie działa, to je ja albo odpuszczam, albo po prostu próbuję kilkukrotnie podziałać. Jeszcze raz tego próba. Jeszcze chwilę czekamy i wejdźmy w opcję borrow. Przepraszam. Jeszcze raz. No widzę, że tutaj jednak coś się cały czas, o jest, odświeżyło się, no są, jest jakaś tam wartość dolarowa, no i tutaj wpisujecie też, możecie max Barrow dać, albo jakąś tam cząstkę, Zachęcam ewentualnie sobie do eksperymentowania po części, wpisujemy tutaj, dajemy borrow, potwierdzamy w portfelu, następnie wchodzimy w opcję earn, no to i w końcu finalnie w opcji earn będziemy mogli wykonać depozyt, robimy tutaj moi drodzy depozyt, i ta sama historia, jeżeli na tej stronie też coś się nie wyświetla, to manewry takie z połączeniem, rozłączeniem portfela powinny nam pomóc. Tu mi się nie wyświetla, nie jest jednak jakiś tam depozyt zrobiony. Mogę sobie zrobić 3 dolary depozytu, klikam depozyt i to jest, moi drodzy, na tej stronie. Wszystko. Potem w zakładce Home można sprawdzić, czy to wszystko Wam przeszło. Tak, jak widzicie, u mnie te wszystkie opcje tutaj przeszły. Ten holding jeszcze się nie wyświetla, ale później pewnie się będzie wyświetlał. No, i jeżeli chodzi o ten testnet, jeszcze później, można wrócić do tych. Trzech tutaj na razie na szaro są, a może one później będą również dostępne. Także kolejny test na Sein Network działamy, śledzimy te wszystkie projekty, no bo suma sumaru może się okazać, że będzie warto. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam do kolejnych. Dzięki, cześć.